Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za Twoje słowa. Dziękujemy za Twoją siłę. Dziękujemy, że Twój Święty Duch jest w nas i wokół nas. Dziękujemy, że rozumiemy, co do nas mówisz. My ustanawiamy, że wszystko to, co do nas mówisz, jest przez nas przyjmowane, przetwarzane, otoczone wiarą, że wydamy stukrotny plon tego. Amen. Chcę dzisiaj mówić dalej na temat wiary. Będę mówił na temat wiary w Słowo. Ewangelia Jana 1, pierwszy rozdział od 1 do 5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Widzimy pierwszą rzecz, że na początku wszech rzeczy jest uwolnione Słowo Boga. Bóg i Jego Słowo to jest jeden byt. Nie ma różnicy między Bogiem i Jego Słowem. Bóg to Jego Słowo. A w życiu człowieka jest inaczej. W życiu człowieka człowiek to człowiek, a Jego Słowo to Jego Słowo. Człowiek może nie dotrzymać słowa. Człowiek może powiedzieć słowo, a postąpić zupełnie inaczej niż powiedział. Ponieważ u człowieka jest zróżnicowanie między nim a jego słowem. Osoba Boga to osoba jednorodna. Cokolwiek wychodzi z Boga, jest Bogiem. Z Boga nie wychodzi coś, co nie jest Bogiem. Stworzenie nie wychodzi z Boga. Stworzenie jest tworzone przez Boga. A zatem stworzenie nie jest Bogiem. Od strony filozoficznej możemy sięgać głęboko i mówić tak jak święty Paweł, który zresztą był taki filozofujący, że w nim wszyscy się poruszamy, w nim żyjemy i taka jest prawda, ale teraz o tym nie chcę mówić tak naprawdę. Chodzi o to, że kiedy myślisz Bóg, musisz myśleć Jego Słowo. Kiedy myślisz Słowo Boga, musisz myśleć Bóg. Cokolwiek z Boga wychodzi, Bogiem jest. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, więc ono wychodzi z Boga. A Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Dlaczego ja chcę podkreślić tą bardzo ważną rzecz? Ponieważ Bóg tworzy jakby rzeczywistość za pomocą wypowiadanego Słowa. On tworzy rzeczywistość za pomocą wypowiadanego Słowa. Słowo to jest osoba, a osoba to jest Słowo. Ludziom się wydaje, że Słowo to jedynie wypowiedź. Człowiek tak bardzo po ludzku na to patrzy. Ale Słowo nie jest wypowiedzią. Słowo jest Bogiem. Kiedy Bóg mówi coś, to On wypowiada siebie. To On wypowiada siebie. Słowo to osoba. To jest osoba. To jest bardzo ważna rzecz, żebyście to zrozumieli. Jak Maria zaszła w ciążę? W jaki sposób Maria zachodzi w ciążę? Co to jest, że Maria w ciąży zachodzi? W jaki sposób? Ktoś powie, no Duch Święty ją zacienił. No co to jest, że Duch Święty ją zacienił? Chodzi o to, że w Marii, wewnątrz jej organizmu, w jej łonie, nastąpiło zapłodnienie. Ona została zapłodniona. Jak ona została zapłodniona? Ona została zapłodniona poprzez Słowo. To jest organiczna substancja. To jest coś organicznego. Bóg wypowiedział siebie do łona Marii. On siebie wypowiedział. To jest bardzo trudne do pojęcia w naszym umyśle. A ja wam pokażę później, dlaczego my musimy to rozumieć. My tego i tak nie ogarniemy w 100%, jeżeli chodzi
o nasze myślenie, tylko że my, ja wam pokażę zasadność tego zjawiska za chwileczkę. Dalej jest napisane, że wszystko przez nie powstało. Wszystko przez nie powstało i też powstaje. Wszystko przez nie powstało i wszystko przez nie powstaje, bo Bóg za pomocą siebie uwalnianego w postaci słowa tworzy. Rzeczywistość się tworzy, dlatego że On jest twórcą, On tworzy ją. Kiedy On wypowiada na przykład ziemię, On powiedział ziemia, powstała ziemia. Kiedy On powiedział pierwiastki, powstały pierwiastki. Kiedy On powiedział złoto, srebro, miedź, to powstały złoto, srebro, miedź. Rozumiecie, o co chodzi? On wypowiedział też człowieka. Jest napisane, że utworzył Bóg człowieka z prochu. No to nie na tym polega, słuchajcie, że On człowieka brał z tej ziemi, lepił figurkę. No to On lepi tą figurę, tylko jak On lepi tą figurę? On wypowiada tego człowieka, wypowiada, człowieka wypowiada. Rozumiecie? Bo to, że człowiek powstał z prochu ziemi, to nie oznacza, że to była figura gliniana. To było ciało, to które mam, ja, ty, no i inne, lepsze, no to nieważne, ale generalnie było to ciało, bo wątroba, trzustka, dwunastnica, śledziona, jelita, rozumiecie? On to wypowiedział. To zaistniało tylko to, bo z prochu ziemi to oznacza z pierwiastków chemicznych, z których składa się ziemia. To nie jest z ziemi, z piachu wziął, ulepił figurę. Nie? I on dopiero w to tchnął swojego ducha, to coś ożyło, ale on to wypowiedział. Człowiek jest wypowiedziany. Wypowiedziany. Ja to zaznaczę na początku, a potem pokażę wam, do czego dążymy, bo nam chodzi o budowanie naszej wiary, a nie zrozumienie teologiczne. Nic bez Niego nie powstało i nie powstaje, czyli bez Słowa nic nie powstało i nic nie powstaje. I dalej jest w Nim życie. A życie to jest fundament funkcjonowania ludzkości, to jest światło świata. Jest napisane, że ono było światłością. Życie to jest fundament funkcjonowania ludzkości. Boże życie przemaga śmierć. Czyli to, co jest wypowiedziane przez Boga, Słowo Boga, ono jest ponad wszystkim, co jest śmiertelne, co jest zniszczalne. Słowo Boga jest pewnego rodzaju Bogiem obecnym. To jest Bóg obecny. Słowo to jest Bóg obecny. Śmierć nie jest w stanie przemóc życia, pokazują nam te wersety. Czyli w ogóle to, co jest śmiertelne, nie jest w stanie przemóc Słowa, które jest Bogiem obecnym. To nie może przemóc. Nic nie może przemóc. Nie może przepchnąć, zniszczyć. Śmierć, żaden symptom śmierci nie przemoże Słowa. Musicie zrozumieć to. Żaden symptom śmierci nie przemoże Słowa. Nic, co pochodzi ze śmierci, nie jest silniejsze niż Słowo, które jest życiem. To nic nie jest silniejsze. Nasza wiara musi się opierać na Słowie. Nasza wiara nie opiera się na czymś, co jest enigmatyczne, tylko na konkretnej wypowiedzi. My wczoraj mówiliśmy o Jezusie, żebyśmy obejrzeli to od strony osoby Jezusa. Dzisiaj idziemy sobie kapkę dalej i patrzymy jak na Słowo Boga jako na absolutną, ostateczną wypowiedź w każdym temacie. Bo to Słowo jest zarówno Jezusem, jak i każdą formą, która pochodzi, tak, z Jezusa. Bo jeśli Jezus umarł za twoje grzechy, tak, a Jezus jest Słowem, to, że On umarł za twoje grzechy, przyjęte jako zasada, tak, staje się dla ciebie podstawą twojej wiary. To jest prosta rzecz. Jeżeli Jezusa uznajemy za podstawę naszej wiary, to wszystko to, kim był Jezus, tak, jak żył Jezus, co zrobił Jezus i co robi Jezus, tak, jest uznane za podstawę naszej wiary. A to, kim był Jezus, co zrobił Jezus, tak,
co robi Jezus, tak? Te wszystkie rzeczy, one są różnymi formami wypowiedzianych prawd. Na przykład Jezus poniósł na krzyżu twoje choroby. Co ja teraz powiedziałem? Powiedziałem pewne zjawisko duchowe. To zjawisko duchowe jest wyjęte z Jezusa życia. Oto słowo wypowiedziane. I teraz wiara w owo wypowiedziane słowo, ok? To jest siła, która nie może się, która nie może być pokonana. A więc jeżeli ja wierzę, że Jezus to jest słowo Boga, to wszystko, co jest związane z Jezusem, jest słowem Boga. Jeżeli ja wierzę, że Jezus jest słowem Boga, to wszystko, co Jezus sobą prezentował, powiedział, zrobił i robi, jest słowem Boga. To jest to. Ja się na tym opieram. A więc jeżeli Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, tak, to powstaje zasada, którą właśnie przed chwilą wypowiedziałem. Słowem Boga jest, że Jezus umarł za moje grzechy. Słowem Boga, skoro Jezus zmartwychwstał, amen, to słowem Boga jest Jezus zmartwychwstał. Nie Jezus zmartwychwstał, powiedział Pan. Ty pokonał śmierć, zniszczył i teraz sobie do tego możesz, od tego możesz wyciągnąć masę różnych wniosków. Jeżeli w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie, ponieważ Jezus poniósł wszystkie nasze choroby, to ta wypowiedź, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie, to jest słowo Boga. Jeżeli Jezus stał się ubogim, abyśmy Jego bogactwem byli ubogaceni, to co wypowiedziałem przed chwilą, to jest słowo Boga. To jest słowo Boga. W tym wypadku zapisane w Biblii na przykład. Ale ja jestem w stanie teraz stworzyć wiele formuł niezapisanych w Biblii. Na przykład. Ja różne formuły teraz sobie mogę stworzyć, związane z kim? Z Jezusem. Rozumiecie? Ponieważ Jezus, tak, który jest Słowem Boga, On wziął na siebie, inaczej, On poniósł na sobie konsekwencje, tak, wszelkie konsekwencje mojego grzechu. Wszelkie konsekwencje. I mnóstwo tych konsekwencji w ogóle nie jest zapisanych w Biblii. Byłem złodziejem. Byłem bandytą. Nakrzywdziłem masę ludzi. Zostały przebaczone mi moje grzechy. I Jezus na siebie wziął wszystkie konsekwencje moich grzechów. Wszystkie konsekwencje. Wszystkie. I teraz ja mogę sobie zacząć wypowiadać słowa związane z tym, że owych konsekwencji nie ma w moim życiu. Przykład. Wychodzę z więzienia, mam około $500,000 długów. Takie mam długi w różnych bankach. Znam Jezusa. Wiem, że to słowo Boga. Wiem, że Jezus poniósł wszelką konsekwencję swoich grzechów, moich grzechów na sobie. Aby wszelkie dobro, które należało się z uwagi na Jego sprawiedliwość, przypadło mi. Co robię? Zaczynam sobie wypowiadać takie rzeczy. Ojcze, dziękuję Tobie, że $110,000, które wyprowadziłem z tego banku, tak? Nie będzie przeze mnie oddane. Dziękuję Ci, ponieważ to jest konsekwencja. Dziękuję Ci, że nie będę ukarany za to. I zobaczcie, co ja robię. Wierzę w to. Co ja teraz robię? Wypowiedziałem słowo Boga. Bo skoro Jezus poniósł całą konsekwencję grzechu, a to był grzech, zgadza się?
to Jezus zapłacił za mnie 2000 lat temu 110 tysięcy dolarów do tego banku, z którego ja je wyprowadziłem 2000 lat później. I ja wierzę w taką rzecz. I teraz co się dzieje? Umiera na raka jedyny człowiek, który mnie łączy z tym zajściem. Mam zniwelowany dług. Lecę po bandzie dalej. Jestem winny w innym banku pieniądze. Ogłaszam tą sumę pieniędzy i wierzę w to, że Jezus się zwrócił. Kilka tygodni później w serwer banku uderza pion w bank. Są wykasowane wszystkie moje dane. Znika sprawa. Jak to się stało? Przez wiarę. W co? W słowo. Ja do tych rzeczy wypowiedziałem Boga. Rozumiecie? Była taka szkoła. Dalej jest, więc nie będę wymieniał jej nazwy. W Stanach Zjednoczonych założona przez jednego przebudzeniowca. Jak on zaczął tą szkołę organizować i zaczął uczyć ludzi wiary. I zaznaczam teraz, żeby każdy z was to wiedział, że absolutnie nie zachęcam do tego, co zrobili ci studenci w tej szkole. Nie chciałbym, żebyście... Nie biorę odpowiedzialności za to, że ktokolwiek to będzie robił. I nie zachęcam do tego. Oni podpisywali czeki bez pokrycia, wierząc, że pojawią się pieniądze na ich kontach. To nie znaczy, że oni kradli. Nie. Tylko oni wiedzieli, i nie mówię, że wszyscy, ale wielu z nich, że w późniejszych okresach czasu będą mieli napływy na konto. Oni w to wierzyli. W ten sposób, tak? W ten sposób zaczęli działać. Nigdy nie było sytuacji, żeby nie napłynęły pieniądze na konto u tych ludzi. Oni tak stanęli w wierze. Mieli zdrowe serca, zdrowe intencje. Rozumiecie? Dlaczego ja wam opowiadam te przykłady i pokazuję te rzeczy? Bo chcę, żebyście zrozumieli, że wiara to jest rzecz nie do podważenia, o ile prawidłowo jest ułożona. Rozumiecie? Wczoraj moja żona pomyślała sobie taką myśl, ponieważ moja żona jest prorokiem. Pomyślała sobie taką myśl. Panie, idziemy pod prąd. I zawsze będziemy szli pod prąd. Wracała ze spotkania i wjechała na drogę szybkiego ruchu pod prąd. Jedzie, był wieczór, wczoraj. Zasuwa naprzeciwko niej tir. Dopiero się zorientowała w ogóle, że jedzie drogą pod prąd szybkiego ruchu. Jedzie tir. Zbliża się. Ona dopiero zaskakuje w ogóle, że jedzie w ogóle. I głos w głowie, tak? Teraz możesz tylko liczyć, tak? Na to, że masz czyste serce. Wezwała imienia Jezus. Wezwała imienia Jezus. Wyminął ją. Po prostu. Bóg do niej powiedział, tak pędzi religia w waszą stronę. Wasze czyste serce, trwanie w wierze spowodują, że nigdy nic w was nie uderzy, nawet kiedy będziecie pędzić pod prąd. Ja mam Panu. Chodzi o co? Wiara w słowo to nie jest wiara w jakieś zdanie. To jest wiara w Boga. Bóg, kiedy się wypowiada, to wypowiada siebie.
To jest siła. Kiedy on mówi A, to jest Bóg. Bóg w akcji. Bóg w akcji. I na tym się buduje wiarę. Ja wierzę w słowo Boga tak samo, jak wierzę w Boga. Jeżeli Bóg coś powiedział, to dla mnie to zbudowanie czegoś na tej wypowiedzi jest zbudowaniem na Bogu samym. Tak się buduje wiarę. Psalm 56:5. Psalm 56:5. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Wysławianie słowa, po pierwsze, budowanie zaufania wynikające z tego. Wysławianie słowa tak, jak się wysławia Boga. Rozumiecie? Nie szanowanie książki, w której jest to zanotowane. Ludzie mówią, to jest słowo Boga. Ja mówię, nie, to jest, zaraz powiem, co to jest. To jest, przyjaciele moi, Biblia. Tak mam napisane. To jest Biblia. Wydana przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Tak tu mam napisane. Że to nie mam, że tu jest Jahwe Company. Sprawdzę jeszcze, bo może jest gdzieś z tyłu stopka. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Taki budynek jest w Warszawie. I on tam jest, bo tam byłam czasami. Aby kupić kolejne wydanie jakiejś Biblii. Tak się nazywa ten produkt. Biblia. Co ciekawe, nigdzie nie istnieje ta nazwa w Biblii. Nigdzie w Biblii nie ma nazwy Biblia. To nie biblijna nazwa jest. Biblia jest niebiblijna. Mam na to dowody. Ja od lat czytam Biblię i nigdy nie znalazłem nazwy Biblia oprócz strony tytułowej. To jest dokładnie jeszcze wyjaśnione, tutaj jest komentarz do tego. Biblia to jest, jak napisane, to jest, dla tych, którzy by nie wiedzieli, a większość nie wie, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Tak jest napisane tutaj. Nikt się pod tym nie podpisał dalej, nie wiem czemu. O! Mają wszystko. Mają KBS, wszystko mają. Bez nazwiska nie mają. No może jest trochę nazwisk, którzy to tłumaczyli. O! Są księża, są pastorzy, różni są. Taki ekumeniczny twór. Ale to nie słowo. To nie słowo, bo słowo to jest Jezus. I wszystko, co jest związane z osobą Jezusa. To bardzo dobre opracowanie dziennikarskie. Bardzo dobrze, że to jest. Ja jestem pierwszym biblijnym człowiekiem. Powiem szczerze, to przez to, że to trafiło w moje ręce, tak? Dowiedziałem się o wielu, wielu, wielu rzeczach. I dalej czytam Biblię i jestem mega szczęśliwy, że mam Pismo Święte. I zawsze będę je czytał, ponieważ tam są zapisane, podkreślam słowo zapisane, tak? Informacje, tak? Które są zwerbalizowanym, tak? Literalnie słowem. Ale to nie jest słowo w swojej istocie, to zapis owego słowa. Tak jak zdjęcie moje w dowodzie, to nie ja. Chociaż jest tam napisane Artur Ceroński, jest PESEL,
jest wszystko, ale jeżeli będziesz chciał zaprosić do restauracji mój dowód osobisty, rozumiesz, to będziesz zadziwiony. Nie zamówi, nie podziękuje, nie da napiwku, nie porozmawiasz. Rozumiesz? Bo to nie ja. To nie ja. Bo Słowo Boga to jest Jezus. I wszystko, co jest związane z tym, kim był Jezus, co robił Jezus tutaj na ziemi, tak? W jaki sposób funkcjonował, co myślał, w jaki sposób odczuwał, co robi teraz. I nasza wiara, ona ma się na tym opierać. I my to musimy, co? Wysławiać, wynosić. Słowo Boga wynosimy jak samego Boga. A więc jeśli Bóg coś powiedział, amen, to coś traktujemy tak samo jak Boga. A więc nieposłuszeństwo Słowu Boga to nieposłuszeństwo Bogu. Niekochanie Słowa Boga to niekochanie Boga. Nieliczenie się ze Słowem Boga to nieliczenie się z Bogiem. Wiara w Boga to wiara w Jego Słowo. Wysławiam Twoje Słowo, mówi psalmista, proroczo, w ogóle setki lat zanim Jezus przyszedł na ten świat. Setki lat wcześniej. Wysławiam je. Czyli ja je podnoszę do najbardziej chwalebnej rangi. Wysławiam Słowo Twoje. I co? I ufam Słowu Twemu. Mówi psalmista. Łaska jest dostępna przez wiarę w Słowo. Nie wierzysz Słowu, nie masz sukcesu. Ponieważ w praktyce, w związku z tym, nie wierzysz Bogu. A jak nie wierzysz w Bogu, rozumiesz, o co chodzi? Jak nie wierzysz Bogu, no to o co w ogóle, co chcesz osiągnąć? Jak do Boga tylko przez wiarę podchodzimy. Tylko. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Ja często jak rozmawiam z ludźmi, szczególnie kiedy dochodzi do miejsc, gdzie wchodzimy w system działań terapeutycznych, to ja mówię jasno i wyraźnie, musisz mi zaufać. Jeśli mi nie zaufasz, ja nie będę mógł ci pomóc. Musisz mi zaufać, no kurczę. No i co? Pierwsza rzecz, którą wymagam od człowieka, to, że mi człowiek zaufał. Jak ktoś mówi, ja nikomu nie ufam, ja mówię, to ja nie będę z tobą pracował, ja nie mogę z tobą pracować. No nie mogę, bo ja nie umiem. To nie jest twoja, to jakby biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Bo nie potrafię pracować z człowiekiem, który mi nie ufa. Ja nie umiem tego zrobić. Nie umiem. Jak będziesz mnie cały czas sądował, będziesz mnie cały czas szpiegował, rozumiesz, jak będziesz cały czas działał w taki sposób, żeby mnie sprawdzać, to ja nie jestem w stanie z tobą działać. Też nie mogę być twoim pastorem, nie mogę być twoim liderem. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Przecież ja nie będę cię przekonywał do siebie. Ufasz mi, czy mi nie ufasz. I zobaczcie, to jest na przykładzie człowieka. A teraz mówimy o Bogu. Jaki jest powód, żeby Bogu nie ufać? No nie ma żadnego. No jeszcze u mnie to powiedzmy jest powód jakiś, bo ja jestem człowiekiem i ja się mylę. W związku z tym, kiedy ja też mówię o zaufaniu do mnie, to mówię, musisz, tak, zgłębiać prawdy Boże i ufać mi. Wtedy, natomiast kiedy ja gdzieś bym zboczył z trasy, tak, to fundamentalne prawdy Boże na pewno Ciebie ochronią przede mną. Uspokój się i nie bój się. Tak samo jak kiedyś moja żona pytała Boga, Panie, jak mam wierzyć mojemu mężowi po tym, jak co on mi zrobił w życiu. A Bóg do niej powiedział, ty się nie skupiaj na tym, żeby wierzyć jemu, tylko wierz mi o niego. Najpierw. Najpierw wierz mi o Niego, że On jest w moim ręku, że to mój Syn, że jest w procesie mojego uświęcenia. W ten sposób moja żona zaufała mi, że najpierw zaufała Bogu o mnie. Bo też tak się ufa człowiekowi w ogóle. Jak chcesz ufać komuś jako swojemu pastorowi, to najpierw ufaj Bogu o tego pastora. Rozumiesz? To jest tak, Boże, to jest mój pastor, o którego ja wierzę Tobie. Wierzę Tobie o mojego pastora. Wierzę Tobie o mojego lidera, wierzę Tobie o mojego mentora. Wierzę, że Ty go trzymasz w ręku. I to nie jest brak zaufania.
Natomiast w stosunku do Boga jest to sposób bezpośredni. Panie, ufam Tobie. Tak? A w związku z tym, tak? Twoje słowo, czyli Ty, to jest punkt mojego zaufania. Wiara w Boga to wiara w Jego słowo. I koniec. Wiara w słowo to wiara w Boga. To z każdej strony to weźmiesz. Nie ma innej wiary. Inna wiara nie istnieje. Wiara w mrzonkę, wiara w emocje. Bo ja tak czuję, ja mówię, jak mówi słowo. Nie wiem, mają pewno. Nie wiesz, jak mówi słowo? Nie wiesz, jak mówi Bóg? Wierzysz w Boga? Wiesz, a nie wiesz, jak Bóg mówi? Twoim zasmarkanym obowiązkiem na dzień dobry jest wiedzieć, jak mówi Bóg. Nie masz co robić w ogóle w życiu? Dowiedz się, co mówi Bóg. Weź się tym zajmij. Na dzień dobry się zajmij tym, co mówi Bóg. Tym, co mówi Bóg. Ale ja tak czuję, a gówno mnie to obchodzi. Zajmij się tym, co mówi Bóg. Tym, co mówi Bóg. Bo to, co mówi Bóg, to Bóg. Bo to jest Bóg. A nie co ty czujesz. Ja czuję różne rzeczy. Różne rzeczy czuję. Jak ja się oparam na tym, co czuję, tak? To bym umarł. Ja bym dawno nie żył. Dawno. Fizycznie. Ja się w samochodzie toczyłem. Rozumiesz, w wypadku samochodowym krzyczałem, diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Ja bardziej wierzyłem w Psalm 118, niż to, że się toczę nie stanem Primero. Rozumiesz? Bardziej wierzyłem w Psalm. Bo Bóg powiedział, tak? Ręka Pana nad wami. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana podnosi zwycięstwo. Nie umrzesz, ale będziesz żył. No to co z tego, że się toczę samochodem? Jak Bóg powiedział, nie umrzesz, ale będziesz żył. Co jest ważne, jak się toczysz samochodem? Psalm 118. A nie to, że się toczysz samochodem. Ty wierzysz w to, że się toczysz samochodem? Jesteś debilem? Kim ty, kurczę, jesteś? W co ty wierzysz? W to, co widzisz? Kto wierzy w to, co widzi? Co za debil wierzy w to, co widzi? Trzeba mieć zwichniętą głowę, żeby połączyć te dwie formuły. Widzieć i wierzyć. Co ma wspólnego widzenie z wierzeniem? Co ma wspólnego? Nic nie ma wspólnego. Albo się wierzy, albo się widzi. To jest co innego. Co innego noga, co innego ucho. Jak widzisz, to nie potrzebujesz wierzyć. Przy widzeniu wiara jest zbędna. A przy wierzeniu widzenie jest zbędne. To są inne organizmy w ogóle. Co z tego, że coś się dzieje? Co to w ogóle z tego? Co mnie to obchodzi, że coś się dzieje? Jak Psalm 118 mówi, nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Boga. Halo? Idziesz do lekarza, lekarz mówi, rak, srak. Rozumiesz, to jest taka odpowiedź wierzącego człowieka. A niewierzącego wiecie, jaka jest? Pójdę do domu, sprawdzę w internecie. Co to jest? Rak trzustki. Łomak fajnie powiedział, lekarz powiedział, masz problemy z sercem. Powiedział, kłamiesz. Tak. Chodzi o to, że wiara to jest zupełnie inna rzecz. Bo Bóg coś powiedział. Amen. Bóg coś powiedział. Jakie to ma znaczenie, co ty przeżywasz? Zobaczcie. Wiecie, dlaczego Kościół ma problemy? Bo to są ludzie bez wiary w wielu przypadkach. Nie to, że bez wiary w swoim duchu, tylko bez uwolnionej wiary, bo nie ma chrześcijanina, który nie ma wiary. Takich ludzi nie ma. Sformułowanie, że nie masz wiary, nie oznacza, że jej nie masz w swoim duchu, tylko oznacza, że jej nie uwalniasz na zewnątrz. W Kościele jest masa niewierzących ludzi. Bo dla nich w ogóle wiara to jest mega enigmatyczna rzecz, a dla mnie wiara to jest coś, co to jest jakby oparte na bardzo silnym fakcie, coś na bardzo silnym fakcie. Dlatego ja się na przykład nie spinam na takim czymś w ogóle, żeby wierzyć. Bo wiecie, o co chodzi? Że my nie czujemy, jak wierzymy. My odczuwamy na przykład, tak?
skupienie myślowe. Wielu chrześcijanom się wydaje, że jakim w głowie pracuje jakaś myśl, na przykład, no tak, jestem zdrowy, super, no fakt, jestem zdrowy, to oni myślą, że to jest wiara. Jaka to jest wiara? To jest kręciek taki w środku, ci się kręci taka myśl, jestem zdrowy, no tak se kręcisz w głowie, no ma to myśli są. Wiara nie ma nic wspólnego z myślami, rozumiecie? Myśli mówią tak, jesteś chory, zdechniesz, zginiesz, zostaniesz dzieci, żonę, wszystkich, już po tobie, leżysz, kwiczysz, takie są myśli. W tym czasie się wierzy. W tym czasie się wierzy, chodzi się wierzy. Ktoś się ciebie zapyta, jak tam u ciebie, no nigdy nie było lepiej. Co? A w głowie masz w ogóle takie rzeczy, już umarłeś, już nie żyjesz, już sobie nie poradzisz, leżysz. Rozumiesz, o co chodzi? Jak przyszedł do mnie komornik, raz do mnie w życiu komornik przyszedł, raz. Z taką, to się uczy komornictwa. Raz w życiu. Komornica taka miała dziewczyna. Raz przyszli do mnie, już więcej nie przyszli nigdy. Ponieważ zostali poinformowani przeze mnie w wierze o różnych rzeczach. Ja w wierze informuję ludzi, ja mówię w wierze. Bo ja wierzę w słowo, a nie w to, że do mnie przyszedł komornik. Rozumiecie? Ja w to wierzę. Ja nie wierzę w ogóle w rzeczy, które są widzialne, odczuwalne, dotykalne. Rozumiecie? Ja mogę... Kiedyś modliłem się, miałem wizję. Widziałem demona, który miał 2 piętra. Modliłem się w pokoju w domu. Widziałem demona, którego twarz była na wysokości 2. Przerażająca to była twarz tego demona. 2 piętra. To jest 9,5 metra. Stał się i patrzył na mnie. Pamiętam, jak zacząłem mówić w wierze. Mówi, jesteś nikim, jesteś mały, jesteś cienki i nic nie znaczysz. Nic. W środku drżało na mnie wszystko. Rozumiecie? Moja psychofizyczność, tak, drżała na ten widok, który widziałem w wizji. A moje usta wypowiadały, co? Wiary. Słowo wiary! Słowo wiary wypowiadały moje usta. I tak cały czas robię. Cały czas. Nie krzyczę w imieniu Jezusa. Rozumiem? Jestem straszony bez przerwy. Jestem notorycznie straszony. Jestem straszony wszystkim. Wszystkim jestem straszony. Mówią mi, zginiesz w piekle. A ja mówię, chyba ty. Jak możesz, bracie? Ja mówię, a teraz bracie. Przed chwilą zginę, miałem wyginąć w piekle. Teraz bracie. Rozumiesz? Wszystko wam się skończy, wszystko wam się zniszczy, wszystko wam się... Ja mówię, weź. Nie. Dlaczego? Bo ja mam słowo. Kto ma słowo, ten ma Boga. Nie masz słowa, nie masz Boga. Ja mam słowo. Ja mam słowo. Ja stoję na słowie. Ja nie stoję na tym, co mówi do mnie mój umysł, moje emocje czy inni ludzie. Ja nie stoję na tym, co mówi do mnie diabeł. Ja mam słowo. Ja słowo wysławiam. Ja słowo wysławiam. Ja znam źródło słowa. Ja wiem, jak ma na imię pierwotyp słowa. Jego imię to Jezus. Ja patrzę na to słowo i patrzę, co to słowo uwalnia z siebie. Rozumiesz? Ja patrzę, co to słowo przeżywało, myślało, mówiło, co to słowo uwolniło poprzez swoje koncepcje. I ja teraz biorę taką koncepcję, tak? I mówię, okej, to ty, aleluja, to ty, to ty, to ty. I staję na tym. I co mnie teraz obchodzi, co się dzieje wokół? Co mnie to obchodzi?
Co mnie to obchodzi? I na tym budujemy naszą wiarę. Wiara w Boga to wiara w Jego Słowo.